Cześć, w tym odcinku wystylujemy aplikację tak, aby była podobna do naszego modelu. Style nałożymy kolejno na menu, tabelkę oraz paginator. Dodatkowo umieścimy tło w aplikacji. Stylowanie rozpoczniemy od menu. Przechodzę do kodu aplikacji, menu, mamy stworzone w klasie Star Wars Component HTML, style umieścimy w klasie SCSS. Skupimy się na ostylowaniu elementu A, oznaczonego dyrektywą MatTapLink, który odpowiada tutaj za każdy pojedynczy przycisk w menu. Ok, więc w klasie SCSS tworzę klasę o nazwie MatTabLink i wewnątrz niej piszą następujące atrybuty: margin, px, czyli ustawiam margines każdego przycisku, górny, dolny, lewy oraz prawy na 5 pikseli. Tak samo z padding, czyli marginesem wewnętrznym. Następnie chciałbym wyświetlać te elementy przy użyciu flexboxa, a więc piszę tutaj atrybut display i zadaję wartość flex. Następnie tło każdego przycisku ustawimy na czarny przy użyciu atrybutu background color. Ok, dalej tutaj widzimy na modelu, tak, czyli mamy kolor czarny. I nasz model ma tutaj ramki w kolorze złotym, dlatego teraz ramki, stworzymy ramki i damy mu kolor złoty. Ramki ustawimy przy użyciu atrybutu border, wpx, solid gold, mam do wyboru gold albo golden rod. Goldenrod jest nieco ciemniejszy, może po prostu ustawię na gold. 2px oznacza, że to jest grubość tej granicy, tej ramki. Solid, czyli że będziemy mieć linię ciągłą. No i gold, czyli kolor złoty. Dalej, kolor oznacza kolor napisów, czyli w naszym przypadku będzie to kolor w każdej kategorii. People, films i tak dalej. To również ustawimy na gold. Dalej, każdy przycisk, tutaj róg każdego przycisku jest nieco zaokrąglony, tutaj jak widać na modelu. I to zaokrąglenie stworzę przy pomocy atrybutu border radius, na przykład 5 pikseli. I ustawię minimalną szerokość przycisku, czyli każdego przycisku menu, na 150 pikseli. To oczywiście chcemy, żeby to była klasa, zatem musimy tu na początku dać kropeczkę. OK, zapisuję, zobaczmy efekt. OK, mamy tutaj już wystylowane przyciski.
są mniej więcej podobne do tego, co widzimy tutaj na modelu. Teraz zajmiemy się stylowaniem tabelki. Style dla tabelki umieścimy tutaj w klasie SW Overview Component, w klasie SCSS. Jednak zanim nałożymy style, tutaj zrobimy pewną zmianę w samym HTML-u. Mianowicie stworzymy tutaj znacznik, który będzie takim jakby kontenerem dla całej tabelki, łącznie z paginatorem. OK. I teraz na tym divie definiujemy sobie klasę container. Tak. I teraz przechodząc już do pliku SCSS. Stworzymy sobie style. Właśnie dla klasy container. Będą to margin left na 10% oraz margin right również na 10%. Spowoduje to, że cała tabelka będzie przesunięta o 10%. Wyśrodkowanie tabelki oraz każdy margines będzie zajmował 10% ekranu, 10% od strony lewej oraz 10% od strony prawej. Następnie ostylujemy teraz samą tabelkę. Mat row będzie to styl dla wiersza tabelki. nth-child-even jest to taka funkcja z atrybutem even, która wskazuje, że chcemy, że będziemy chcieli wystylować tylko parzyste wiersze tabelki. I dla tych parzystych wierszy definiujemy następujące style: background color black oraz border 2px solid gray. Okay, zobaczmy. Tak, mamy wiersze już tutaj na czarno. Ta ramka, taka granica, obramowanie tego wiersza jest w kolorze szarym. Jednak właśnie jeszcze nie widzimy tutaj napisów. Podobnie dla wierszy nieparzystych. Mat row. Jako klasa i funkcja nth child od wierszy nieparzystych. Tak, od oznacza nieparzyste, even parzyste. I tutaj background color damy na gray, a border 2px solid black. Tak to zrobimy odwrotnie. Jak widzimy, wiersze są szare z czarną obwódką, z kolei wiersze powyżej są czarne z siwą obwódką. Widzimy w tabelce, iż pierwszy wiersz ma nałożone czarne tło, zaś czarnym tłem oznaczaliśmy wiersze parzyste. Tutaj ważną informacją jest to, że te wiersze liczone są od zera
i 0 jest właśnie przyjęte jako liczba parzysta, dlatego to pierwszy wiersz jest tutaj widoczny jako czarny, a nie drugi. Teraz oscylujemy nagłówek tabelki. Stworzymy klasę mat header row, czyli odpowiadającej komponentowi mat header row, i wewnątrz tej klasy napiszę następujące atrybuty: background color jako black oraz border opaque solid gray. Ok, sprawdźmy. Dobrze, mamy. Tak, teraz jeszcze zostało nam wyświetlenie tutaj napisów, ponieważ nie we wszystkich wierszach są widoczne. Jednakże to będzie się odbywać w innej klasie, mianowicie mat cell. I tutaj color gold. I dla nagłówka mat header cell color gold. Ok, i widzimy, mamy tutaj już wyświetlone napisy. Tutaj istotną rzeczą jest mianowicie sposób, w jaki odwołujemy się do HTML-a. Tutaj w CSS-ie te wszystkie style są poprzedzone kropeczką, tak? Czyli teoretycznie powinniśmy na HTML-u napisać coś takiego jak class, na przykład mat header row, tak, żeby się odwoływać do klas tutaj z CSS-a. A ponieważ my dla tych wszystkich znaczników mat cell, mat header cell nie zdefiniowaliśmy klasy, to jednak te style zapisane właśnie w tej postaci po kropeczce są tutaj widoczne, no i są nałożone. Taki jest to właśnie cecha Angular Material, że my nie musimy jawnie pisać właśnie tego atrybutu class na HTML-u. Wiesz, to zadziała w sposób automatyczny, gdy tutaj będziemy się odwoływać właśnie do tych tutaj komponentów z Angular Material. Ok, tu jeszcze dla nagłówka nieco sobie te style rozszerzymy. Mianowicie font like bold, czyli pogrubimy sobie czcionkę w każdej kolumnie nagłówka oraz font size 18 pikseli. Tak. To nas powoduje, że te nazwy będą tu bardziej widoczne, pogrubione i większą czcionką. Teraz przesuniemy sobie to menu na środek, tak aby było dokładnie nad tabelką. Jednak w tym celu musimy tutaj dokonać pewnych zmian, mianowicie użyć Flexboxa na poziomie całej aplikacji, tak? Czyli tutaj w App Component, gdzie mamy tutaj selektor App Star Wars. Star Wars. Display flex oraz flex direction column. Samo display flex powoduje to, że elementy będą się wyświetlać w jednej linii, czyli obok siebie. Dlatego musimy tutaj jeszcze ustalić flex direction jako column, żeby mieć te elementy jeden pod drugim. Czyli de facto tak jak tutaj to widać. Dzięki temu będzie możliwe
jakby ręczne wystylowanie elementów, między innymi właśnie tego menu, ponieważ domyślnie tutaj Angular Material nam troszkę to utrudnia, dlatego musimy umożliwić jakby ręczne stylowanie tego menu. I teraz wracając do komponentu z naszą nawigacją, jest to komponent Star Wars. Komponent, tak, tutaj teraz ostylujemy nav w sposób następujący: align serve, czyli align serve, czyli ustaw każdy komponent, każdy element na środku. W takim rezultacie widzimy tutaj przesunięcie. Jeżeli teraz usunąłbym tą zmianę z app component, wówczas nałożenie tego atrybutu dla nav no niewiele by dało, tak? W dalszym ciągu mielibyśmy to menu tutaj po lewej stronie. Dlatego, tak jak wspomniałem, jest to ważne, ponieważ umożliwia nam to ręczne wystylowanie elementu. Ok. A tutaj zostały jeszcze dwie rzeczy, mianowicie tutaj przy menu jest widoczna taka cienka niebieska kreska. Ona zmienia się, kiedy klikam w poszczególną kategorię. Również ją chcielibyśmy wystylować. Oraz przy przejściu na kolejną stronę widzimy ten spinner, który jest niebieski. Tak? Chcielibyśmy go również sobie tutaj zmienić jego kolor. Tak naprawdę nie wiemy tutaj, jaki atrybut zarówno tutaj dla tej kreski, jak i dla spinnera mógłby zmienić kolor tego atrybutu na taki, jaki byśmy chcieli. Również dokumentacja niewiele mówi na ten temat. Jednym z rozwiązań jest tutaj zajrzenie do konsoli, mianowicie kiedy kliknę tutaj prawym na inspect, tutaj w zakładce element widzimy cały kod HTML naszej strony. Tak? To jest ten taki docelowy kod, który już widzi przeglądarka. I tutaj mamy możliwość podejrzenia kodu HTML dla każdego elementu na naszej stronie. Kiedy najeżdżam tutaj myszką, to jednocześnie podświetla mi się tutaj na górze to menu. I możemy tutaj znaleźć praktycznie każdy element. Ok, tu są style do tabek. I tu widzimy matte ink bar, który właśnie odpowiada za tą niebieską kreseczkę. Tu widzimy jego style. Mamy coś takiego jak visibility, left i width oraz matte tab group i grupę, pewną grupę stylów, dla których zdefiniowany jest kolor niebieski. Właśnie ten atrybut posłuży nam do zmiany koloru. Gdybym jak go tutaj ustawił na przykład na gold, tak wówczas widzimy, ta kreseczka się zmieni. Dlatego my sobie dokładnie ten atrybut skopiujemy do naszej aplikacji. Tak, w tej sytuacji, gdy ustawię na przykład na gold, to on zostanie tak, ale gdy przeładuję stronę, z powrotem wraca na black, tak, bo ponieważ każda zmiana w konsoli no jest widoczna tylko właśnie na czas działania tutaj aplikacji. Każde przeładowanie, odświeżenie strony powoduje skasowanie tego stanu. Mając skopiowany tamten zestaw klas, klejam go na poziomie pliku styles scss, a więc na takim poziomie globalnym, na tej głównej klasie stylów, tak? Ponieważ tak jak widzieliśmy tam wcześniej, mieliśmy tu znacznik matte ink, którego nie zdefiniowaliśmy w naszym komponencie, a jednak on tam się pojawił i w tym znaczniku były zdefiniowane właśnie te klasy. Dlatego chcąc je nadpisać, musimy globalnie je zdefiniować tutaj i nałożyć własny styl. Te klasy, te style pochodzą właśnie z Indigo Pink, z tego schematu graficznego, który instalowaliśmy na początku. Ten sposób nadpisania elementu właśnie spowoduje nam to, że ten element zmieni kolor.
przypadku spinnera, no jednakże tutaj nie możemy go przechwycić, bo on się tylko pojawia przez krótki czas. Jednakże pozwolę sobie tutaj napisać ten styl. Zrobimy go dokładnie w ten sam sposób. Zrobienie, nadpisanie tego stylu globalnie spowoduje również zmianę koloru spinnera. To będzie mat progress spinner. Terminate animation. Tak, ten długi zestaw klas, dla którego zadam atrybut, tym razem stroke. Tak, tu mamy podpowiedź, paints along the outline of the given graphical element, czyli pokoloruje nam zadany element na określony tutaj kolor. Damy mu gold. Ok, tu jeszcze mały błędzik, indeterminate. Ok, zobaczmy. Nie wiem, wejdę na tą tabkę. I tutaj już widzimy, ten spinner zmienił kolor. Tak, na żółty. Nie wiem, na ile to jest widoczne. Ok, tu widzimy. Ok, tak, czyli dzięki temu rozwiązaniu byliśmy w stanie zmienić kolor tych elementów. Ostatnim elementem jest tutaj nadanie tła naszej aplikacji. Tłem będzie zdjęcie galaktyki, tak jak mamy to tutaj w modelu. Unsplash.com. Tak, jest to taka strona, na której są różne zdjęcia. Zdjęcia te są przeznaczone właśnie do tego, żeby aby można było je użyć na stronie internetowej. Są one udostępniane na odpowiedniej licencji, także tutaj nie musimy obawiać się o naruszenie jakichś praw autorskich bądź innych praw do tego zdjęcia. Tutaj bez obaw możemy z tego korzystać. W wyszukiwarkę wpisuję słowo Galaxy, tak żeby znaleźć jakieś zdjęcie właśnie galaktyki. No, może wezmę pierwsze lepsze, na przykład to. To nie musi być dokładnie tak jak na modelu. Możemy zrobić coś innego. Tak, pobrało mi się tutaj downloads. Ja sobie zmienię nazwę na Galaxy. Ok, i teraz na pulpicie w moim folderze z projektem. Tutaj w folderze assets. Tworzę nowy folder img i w tym folderze umieszczę moje galaxy. Ok, teraz wracając do kodu aplikacji. Tu widzimy, ten folder się tutaj stworzył, konkretnie img, i w środku mamy galaxy. I teraz to galaxy nałożymy na aplikację na poziomie globalnym, więc zrobimy to w klasie styles CSS. Tak, zdefiniuję HTML. Background. URL jest to taka funkcja, dzięki której możemy odwołać się do elementu pod konkretną ścieżką. No i u nas będzie to właśnie SRC. Tak, tu mamy assets. Od razu nam podpowiada img oraz galaxy jpg.
Okej, okay. Tu jeszcze musimy dodać dwie kropeczki, tak, ponieważ to jest jakby katalog, a jesteśmy na poziomie głównym, więc tutaj musimy zejść do SRC. Tak, i tu widzimy, już nam się obrazek dodał, także jeszcze bardziej go wystylujemy. Mianowicie dodamy kolejne atrybuty, takie jak background position, który nam określa początkową pozycję elementu, tak, i ustawimy go na center, czyli żeby był na środku. To nam nieco zmieni wygląd, tak jak tu możemy zauważyć. Obraz będzie wyśrodkowany. Następny atrybut jest to background repeat, czyli powtarzanie tego elementu w oknie. Jeżeli obrazek byłby mały, wówczas pojawiłby się kilka razy na ekranie. My tego nie chcemy. Background size, damy cover. Background size określa nam rozmiar tego elementu. Domyślnie to zdjęcie jest wyświetlane w naturalnym rozmiarze, tak więc może być większe niż okno tutaj przeglądarki. Dlatego tutaj wartość cover powoduje nam dopasowanie tego rozmiaru właśnie do szerokości kontenera, czyli u nas tym kontenerem jest nasze okienko, tak? Czyli de facto znacznik HTML, co spowoduje, że właśnie tu już widzimy go trochę lepiej, jakby w innej skali. I jeszcze ostatni atrybut, background attachment, nazwy fixed, co nam powoduje to, że to zdjęcie nie będzie przesuwać się razem ze stroną. Co prawda my tu nie mamy jakby suwaka, nie przesuwamy tej aplikacji góra-dół, dlatego być może ten atrybut jest tutaj niepotrzebny, jednakże no tak zabezpieczymy się dzięki temu przed przesuwaniem się ekranu. W razie gdybyśmy chcieli rozwijać tą tabelkę i miałaby ona rozmiar większy wychodzący poza ekran. Tak, tu jeszcze widzimy dwa elementy, jeszcze ten paginator tutaj też przydałoby się wystylować, tak żeby był w kolorze tabelki oraz no, jakby nie widzimy tutaj środka zdjęcia za tą tabelką, także jeszcze musimy dodatkowe atrybuty nałożyć na samą tabelkę, tak żeby w tle móc widzieć ten obrazek. Tak, i dlatego wrócimy tutaj do naszego SV Overview Component. Najpierw zrobimy wyświetlenie obrazka Mat Table. Na znaczniku Mat Table definiujemy background, czyli jego tło, jako transparent, czyli przezroczyste. To jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz. Dla tych wierszy, które są na czarno, chcielibyśmy również, żeby były przezroczyste. Tak, czyli to w tym przypadku tutaj. Background transparent. OK, i tu widzimy, już mamy wyświetlone tło. Został nam jeszcze paginator. Background color black. Tak, i damy sobie color gold. Tak, czyli wstawiamy na czarno z napisami właśnie w kolorze złotym, tak? No i otrzymaliśmy tutaj właśnie końcowy efekt. Mamy tutaj aplikację wystylowaną naszymi stylami i dodane tu aplikacji. I aplikacja dokładnie tak samo wygląda dla każdej tabki. Zakończyliśmy budowanie aplikacji. W następnym odcinku umieścimy aplikację na serwerze.